Jakiej relacji on chce? Czyli jakiej relacji chce osoba wasza ukochana? Pomyślcie o osobie ukochanej w zależności, kto to jest, czy kobieta, czy mężczyzna. I mamy dzisiaj, kochani, dwie grupy do wyboru. Grupa pierwsza to Lenormand, karty Lenormanda. I mamy tutaj kwarc różowy. Grupa pierwsza. I grupa druga, kwarc obelisk cytrynowy i nasze karty tarota. Także zapraszam do wyboru grupy, kochani. I zaczynamy. Ja oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualne. Piszcie do mnie e-maila, jeśli chcecie zamówić sesję prywatną. I niezależnie, jakie macie problemy, dylematy, kochani. Również subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Bądźcie aktywni na moim kanale, by kanał się wspaniale rozwijał. Dziękuję, że jesteście i że jesteście wierni mojemu tutaj tarotowi online. I zaczynamy. Czyli pierwsza grupa tarota odsuwam. Jakiej relacji on chce? Jakiej relacji on chce? Pokażcie, kochane karty. Jakiej relacji on chce? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie. Pokażcie, kochane karty. Jakiej relacji on chce? Pokażcie. Pokażcie, kochane karty. Pokażcie. Pokażcie, kochane karty. Jakiej relacji on chce? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie. Pokażcie, kochane karty. Jakiej relacji on chce? Pokażcie. Jakieś rózgi mamy, ptaki, klucz, i księżyc. Tutaj żmija w przełożeniu. Żmija może być inną kobietą o ciemnych włosach, która tutaj coś miesza, intryguje. Żmija może być również zakrętymi drogami, trudnościami, zawikłaniami, problemami, tak? Czyli kręta droga, trudna, ale raczej jest to często kobieta, która tutaj też istnieje jakaś, która tutaj między wami być może stoi. Są jakieś tutaj problemy, frustracje, może konflikty między wami. On chce rozmowy, wyjaśnienia spraw, pomimo że jest tutaj nerwowa sytuacja, ale chce, widzicie tej dwoistości, chce rozmowy, jak te gołąbki, tak? Dwa gruchoczą tutaj. Chce rozmowy, chce po prostu wyjaśnić to, co stoi pomiędzy wami tutaj w tych trudnościach. No i chcę otworzyć tutaj nową relację, nowe drzwi, tak? Coś nowego, nową szansę, coś między wami po prostu, żeby się nowego wydarzyło, tak? Chcę otworzyć te drzwi, chcę otworzyć, rozpocząć tą relację. Być może on tutaj tęskni, ale również być może coś ukrywa, ponieważ księżyc to jest karta o wielu znaczeniach. Po pierwsze, wieczorową porą, czyli jak jest ciemno, jak jest noc, wieczór, być może tęskni, myśli, tak, te karta tęsknoty, też może być to karta depresji, jakichś psychicznych tutaj, nie wiem, smutków, tak, załamań, trosk, ale również może być tutaj coś ukrywane przed wami, jakaś tajemnica, być może jest ukrywana tutaj jakaś inna kobieta, jakaś żmija, tak, czyli ktoś inny może tutaj jeszcze być, egzystować, albo ktoś może tutaj intrygować pomiędzy wami, tak? I coś mieszać. Także tutaj być może on coś ukrywa, coś jest pod osłoną nocy ukryte, ale również jest tutaj tęsknota. Jakiej relacji on chce? Powiedziałabym, że chciałby tutaj wyjaśnić coś, co jest między wami i chciałby otworzyć tutaj nową szansę między wami, ale należałoby wyjaśnić
właśnie jakiej relacji on chce i kim jest tutaj ta żmija, kim jest ewentualnie inna kobieta, która tutaj też egzystuje. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to karty tarota. Ja oczywiście przypominam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie na sesje prywatne, czyli wtedy możecie zadać osobiście pytania do kart. Zapraszam serdecznie. Mogę Wam zrobić również lustro prywatne, czyli myśli, uczucia, Wasze zamiary, partnera zamiary i mogę Wam również zrobić prognozę związku. Zapraszam serdecznie. I teraz skupmy się znowu, jakie zamiary ma ta osoba ukochana. Jakie on ma zamiary? Jakie on ma zamiary? Pokażcie, kochane karty. Jakie on ma zamiary? Pokażcie, kochane karty. Jakie on ma zamiary? Pokażcie, pokażcie, kochane karty. Pokażcie, pokażcie, kochane karty. Jakie on ma zamiary? Pokażcie, pokażcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty. Mamy już dwa pentakle, as pentakli, pustelnik i cztery buławy oraz 10 buław. Czyli 10 buław, kochani, to w przełożeniu jakieś trudności, blokady, tak? Coś, co dobiega końca, koniec jakiejś drogi, koniec aktywności. Nie wiem, czy między Wami tu jest jakiś koniec. I tutaj zaczęcie czegoś nowego, tak? Ale dużo blokad. Tutaj są jakby dwie opcje u tej osoby. Może dwie kobiety, dwie opcje, wybór. Nie wie ta osoba, co zrobić. Stoi na rozdrożu, się rozmyśla albo ma dwie opcje, dwie kobiety, gdzie sobie tutaj zagrywa, gra, tak? Nie wie, kogo wybrać, ale wybiera stabilność. W pewnym sensie jest gotowa na początek, na jakieś relację stabilną. As to początek i szanowa szansa. Czyli wybiera ta osoba jakąś relację czy osobę stabilną i pustelnik myśli, tu rozmyśla, szuka dróg, szuka rozwiązania, szuka jakby, chce podjąć decyzję, chce rozwiązać problemy, chce pójść nową ścieżką, nową drogą, tak? Pustelnik mówi o tym, że ta osoba namyśla się w samotności, w skupieniu, chce jakby podjąć dobrą decyzję, zastanowić się i podjąć właśnie tutaj jakąś ostateczną decyzję, jeśli chodzi o Was i chce radość, również chce stabilność, bo cztery buławy to również potrzeba odpoczynku, znaczy to jest potrzeba, przepraszam, radości, ale również potrzeba stabilizacji przede wszystkim, no bo cztery buławy, czwórka, stabilizacja, cztery ściany domu, tak? Potrzeba stabilizacji, coś się pozytywnie, by się coś pozytywnie ułożyło, by była radość, by była tutaj, widzicie, wino, muzyka, śpiew, po prostu radosna informacja. Czyli ma ta osoba potrzebę stabilizacji i żeby coś się między Wami ułożyło pięknie, radośnie, tak? Byście byli szczęśliwi, radośni i żeby była między Wami tutaj stabilizacja. Czyli powiedziałabym, że tak samo jak i as pentakli, tak i czwórka buław mówi o stabilizacji. No i również to, że ta osoba tutaj schodzi z jakichś problemów, z jakichś blokad i chce zacząć coś nowego, i zastanawia się nad tym bardzo głęboko, jak pustelnik, jak mędrzec i chce podjąć jakąś właściwą decyzję. Także chciałaby relacji na pewno radosnej i stałej, tak? Także tego Wam życzę. Napiszcie mi w komentarzach, którą grupę wybraliście i czy ta grupa z Wami rezonuje. Zapraszam Was na wróżby osobiste, prywatne. Zamówcie u mnie czytanie dla siebie prywatne. Zapraszam i subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i komentujcie.
Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.